Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, na co bardzo długo czekaliście, coś, co obiecywałem, że będzie troszkę częściej, a jest raz na miesiąc, czyli kolejny odcinek z serii. Czytam wasze komentarze, zapraszam. Dobra, na początku taki mały wstępik. Czytam wasze komentarze. Bardzo myślałem, że będzie bardzo fajna, znaczy ogólnie jest bardzo fajna seria. Komentarze wystrzeliły bardzo mocno w górę po pierwszym odcinku, za co bardzo wam dziękuję i co bardzo mi się podoba. Jednak troszkę mnie to przerosło, bo nie chcę robić tych odcinków co tydzień. Co tydzień byłoby całkiem łatwo, bo dzisiaj na przykład obejrzałem tylko komentarze z zeszłych 5 dni, a i tak siedziałem ponad godzinę i wybierałem te komentarze. Bo wiadomo, jest dużo ciekawych komentarzy, ale większość jest mało ciekawych, takich kompletnie niezwiązanych, albo na które nie da się odpowiedzieć jakoś logicznie, albo ciekawie. Więc ciężko jest doszukać się tych dobrych komentarzy. W poprzednim odcinku powiedziałem, że większość komentarzy będzie ogólna. Powiedziałem, że nie będę sprawdzał bardzo mocno komentarzy pod ostatnim odcinkiem serii. Zmiana. Jeżeli chcecie o coś pytać, takie bardzo, znaczy jeżeli macie pytania po prostu, to piszcie je pod tym filmem, czyli pod ostatnim odcinkiem z serii czytam wasze komentarze. To będzie główne miejsce, z którego będę zbierał te komentarze do tej serii. A reszta będzie po prostu, jak na coś ciekawego się napotkam w komentarzach, to po prostu sobie zapiszę i potem użyję też tego w filmie. Dzisiaj będzie troszkę inaczej, dzisiaj po prostu wziąłem komentarze z ostatnich 5 dni, bo nie miałem już czasu ani ochoty, a bardzo mocno nalegaliście na to, żeby ta seria była. Ja też ją bardzo chciałem zrobić, ale naprawdę to jest czasochłonne, żeby... Ostatni odcinek był prawie miesiąc temu. Pomyślcie sobie, że przez miesiąc było, nie wiem, kilka tysięcy komentarzy i musiałbym przejrzeć każdy i wybrać kilka do odcinka. To jest niemożliwe. I nie mam po prostu czasu na takie rzeczy, więc od tego odcinka, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie pod tym filmem i to będzie główny source naszych odpowiedzi, moich odpowiedzi, a reszta będzie po prostu, jak coś mnie natknie. To by było na tyle ze wstępu, zapraszam do głównego odcinka. Dzisiaj odcinek będzie dość tematyczny, dzisiaj pojawią się pytania, wybrałem kilkanaście pytań, które pojawiają się zawsze, po 1000 razy w komentarzach, chociaż odpowiadałem na nie 1000000 razy i już nawet wy, moi widzowie, odpowiadacie takim ludziom w komentarzach za mnie, za co wam bardzo dziękuję. Te pytania pojawiają się 1000 razy pod moimi filmami i naprawdę są czasem bezsensowne, ale w tym odcinku odpowiem na wszystkie i mam nadzieję, że to się skończy, że jeżeli będziecie chcieli coś wiedzieć, to będę was odsyłał do tego odcinka i wszystko będziecie wiedzieć. Aha, ale pierwsze kilka komentarzy będzie związane z troszkę innym tematem, więc przygotujcie się. Nasza stała i ulubiona widzka Judy Kay pisze, tak patrzę na licznik subskrypcji i zastanawiam się, czy pamiętasz o tym obiecanym 24-godzinnym streamie na 10 tysięcy subskrypcji. Uśmieszek. Tak więc oczywiście, że pamiętam. Większość z was już wie, ale pewnie większość z was też tego nie wie. W poprzednim odcinku tej serii obiecałem wam, że jak wbijemy do końca wakacji 10 tysięcy subskrypcji, to zrobię 24-godzinnego live'a. Było to potraktowane, znaczy ja to troszkę traktowałem w formie żartu, bo nie wierzyłem szczerze, że wbijemy te 10 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj jak to nagrywam, mamy 8.08 i mamy już 9200 subskrypcji. Więc 10 tysięcy spokojnie do końca wakacji wbijemy, o to się już martwić nie muszę. A 24-godzinny stream będzie 10.08, nawet jeżeli nie będzie, a nie będzie jeszcze raczej tych 10 tysięcy subskrypcji, po prostu to dla mnie jest idealny termin. I w tym dniu będzie ten live, czyli już jutro, bo wy to zobaczycie 9 sierpnia, a live będzie 10. O 16.00 zapraszam was na niego bardzo serdecznie. Korni Grygi pisze, jak się czujesz z tym, że pojutrze robisz live 24-godzinny? Wytrwasz, czy będą jakieś może przerwy? Tak więc, czuję się z tym... No jestem taki podekscytowany. Zawsze chciałem to zrobić, jak już wam mówiłem w poprzednim odcinku. Teraz mam powód 24-godzinnego live'a, nie wiem czy wytrwam, mam tak, znaczy no na pewno muszę wytrwać, bo nie zejdę po prostu, nie wyjdę z tego miejsca przed upływem 24 godzin, dam radę na pewno, a wy mi musicie w tym pomóc. Kupię mnóstwo energetyków, będę robił kawę co chwilę, jedzenie sobie zamówię, będzie spoko. Czy będą jakieś może przerwy? No przerwy na pewno będą, ale takie krótkie, nie? Na siku... Na drugą czynność, którą się robię w toalecie, na zjedzenie, chociaż pewnie będę jadł przy streamie,
nie wiem, na odebranie jedzenia od kuriera, czy na zrobienie herbaty. No rozumiecie, takie 5, maksymalnie 10-minutowe przerwy. To tyle. Wiktor Kujawski pisze: jesteś jednym z niewielu znanych youtuberów, którzy odpisują na komentarze widzów. Mam nadzieję, że będzie tak nawet jak będziesz miał 1 000 000 subskrypcji. Pozdrawiam. Też oczywiście cię pozdrawiam. Po pierwsze, nie jestem znanym youtuberem i nie przeszkadza mi to, ale dużo osób bardzo pisze o tym, że odpowiadam na wszystkie komentarze, a inni youtuberzy nie odpowiadają wcale, albo w ogóle olewają wszystko, mają wszystko w dupie. To nie jest tak, ludzie. Jeżeli ja mam teraz 10 tysięcy subskrypcji i komentarzy, pamiętam, kiedy miałem 500 czy 100. Odpowiadam na każdy komentarz. Zajmowało mi to 10 minut dziennie, maksymalnie. Teraz zajmuje mi to godzinę czy półtorej. I to już jest bardzo dużo, bo w półtorej godziny mogę nagrać dla was 3 odcinki na przykład. Więc musicie zrozumieć, ludzie, którzy mają po 1 000 000 czy więcej subskrypcji, że nie ma takiej szansy, żeby oni czytali wasze komentarze. To jest nierealne. Czytać może jeszcze czytają, ale odpowiadać nie ma szans. Jeżeli ja będę miał 1 000 000 subskrypcji, też pewnie nie będę już odpowiadał na wszystkie komentarze. Będę się starał na kilka pewnie, ale nie na wszystkie. Nie ma takiej opcji. Zwłaszcza, że wraz ze wzrostem subskrypcji komentarze stają się coraz bardziej gówniane, za przeproszeniem, bo kiedy było nas 100, 200, 300, była taka grupka, quality grupka, którą ja nazywam, która pisała takie ciekawe, mądre komentarze, które można było pogadać. Teraz większość komentarzy to pierwszy, pozdrowisz i tak dalej, i tak dalej. No, staram się na to też odpowiadać, ale no tak naprawdę co mogę na to odpowiedzieć? Nie mam zbytnio co na to powiedzieć, więc to tyle. To jest kolejne bardzo częste pytanie. Diko i zresztą potem podsumował mnie, że mój głos brzmi jak pedał i więc wiadomo, po co tutaj przyszedł, ale bardzo dużo osób pyta, czemu mam różowy fotel. Ja już to tłumaczyłem w którymś z vlogów, czy tam Q&A'ów. Mam różowy fotel dlatego, że zamiast płacić 1200 za niego, zapłaciłem 700, bo była promocja na różowe fotele, bo pewnie nie schodziły, bo kto kupuje różowe fotele? No i tyle, no opłacało mi się to dużo bardziej, a kolor nie gra roli tak naprawdę. Mogę mówić, że to krzesło kupiłem dla dziewczyny, a ona nie chciała. No, ja nie mam z tym problemów żadnego. Różowy też kolor, tyle. Stefan Burczymucha pisze: nagraj CSGO. Kolejne pytanie, które pojawia się w setkach tysięcy pod moimi filmami. Nie rozumiem zbytnio dlaczego, bo nigdy nie było na moim kanale CSGO i nie wiem skąd, czemu w ogóle, czemu chcecie, żebym grał w tą grę. Znaczy wiem, no jest po prostu popularna, chociaż już coraz mniej. No nie nagram CSGO, bo po pierwsze nie umiem grać w CSGO, po drugie nie umiem grać w CSGO, po trzecie nie chcę grać w CSGO, a po czwarte nie wiem, nie umiem grać w CSGO. A wiadomo, jak to z takimi grami jest, jeżeli ktoś nie umie grać, a nagrywa, to dostaje hejty, więc po co w ogóle wchodzić w tę rzekę? Nie ma sensu. Kolejne pytanie z serii gier, z gier. Maikiki19 pisze: no jak nagrasz League of Legends? Dla fanów LoL'a fajnie by było oglądać nową osobę w tej grze. Jak ci już też odpisałem, ja znam trochę fanów LoL'a, obracałem się w tym społeczeństwie troszkę samemu w LoL'a grałem, bardzo słabo, nie wiem, maksymalny mój poziom w LoL'u to 8, więc nigdy nie grałem jakichś rankedów czy coś. I wiem, patrząc, często oglądam streamy LoL'a i wiem, jak wy, LoL'owcy, bardzo lubicie nowe osoby w waszym środowisku i zwłaszcza uczące się i tak dalej, więc nie wejdę w tę wodę. Kolejne pytanie, powtarzające się 1 000 000 razy. Olof Wichajster 16 pyta: Mano, gdzie można cię spotkać w Świdnicy, bo ja mieszkam w Zagórzu Śląskim. Dużo osób pisze, że mieszka gdzieś niedaleko mnie, w jakimś miasteczku, czy nawet w Świdnicy, w moim mieście. Ale tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo ja no nie mam tyle czasu, żeby chodzić do każdego z was i się z wami witać, czy coś. No jak spotkacie mnie na ulicy, to bardzo fajnie. Podejdźcie, zagadajcie, zróbcie zdjęcie, cokolwiek. Fajnie, jak byłem na Orange Video Fest, to też nie pisałem wam o tym, po prostu kto mnie znalazł, to zrobił sobie ze mną zdjęcie i tyle. Więc nie będzie żadnych spotkań, na pewno nie teraz, no jest nas za mało. Tak jak mówię, możecie mnie spotkać w Świdnicy, jak się znowu wrócę do Wrocławia, tam też będę, tam na pewno mam więcej widzów. Więc jeżeli mnie spotkacie, to nie bójcie się do mnie podejść, ja nie gryzę, myślę, że jestem dość miłym, przyjemnym i śmiesznym chłopaczkiem. Zagadajcie, pogadamy bardzo chętnie, no i tyle, ale spotkań jako takich nie będzie i też nie próbujcie mnie szukać, bo to bez sensu. Oliver Play Games pisze: Karolek nagrał pierwszy odgapiacz. I w miejsce Karolek wpiszcie sobie 1 000 000 innych youtuberów, którzy nagrali jakąś grę, w którą obecnie gram. Tyle osób już się wypowiadało na ten temat. Wiele osób się wypowiadało na ten temat. To, że ktoś gra w grę, w którą grał ktoś inny, nie ma kompletnie znaczenia, bo gier wcale tak dużo nie ma do nagrywania na YouTube. Gra się w to, co jest akurat w tym momencie fajne i
Karolek też od kogoś odgapił, po prostu. Ktoś wpada na pomysł gry, albo jakaś gra wychodzi, ktoś zagra pierwszy raz i to znaczy, że już nikt inny w nią nie może nagrać. No to jest bezsensowne. Nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo to już naprawdę było wałkowane milion razy, ale jako, że omawiam komentarze, które są często pod moimi filmami, to jest taki idealny example tego, co się dzieje. Patryk Gajda pisze, chyba sobie kupię tą grę, wie ktoś ile kosztuje? To jest jeszcze takie, wybrałem najlżejsze pytanie z tego, ale bardzo dużo osób pisze, ile ta gra kosztuje? Gdzie mogę tą grę kupić? Jak podaj linka, manu, do tej gry. Milion innych tego typu rzeczy. Ludzie, jeżeli ja znalazłem jakąś grę, to wy też możecie ją znaleźć. Jeżeli ja ją kupiłem, czy ja wiem, ile ona kosztuje, to wy też możecie to łatwo sprawdzić. Naprawdę, w dzisiejszych czasach wystarczy wejść na Steama, czy wejść na Google'a i wpisać Tasty Planet i będziecie mieli od razu linki do sklepów, do Steama i w ogóle. To nie jest takie trudne. Ja nie zrobię wszystkiego za was, bo bardzo mam dużo, zwłaszcza na Facebooku, jakichś pytań. Mano, podaj mi to, mano, znajdź za mnie to, mano. Ja nie mam czasu, no po... Ludzie. Jeżeli ja potrafię coś znaleźć, wy też to potraficie. Filip Cetnarowski pisze, Manojek, podaj Sky. Kolejne już, mówię to po raz setny, ale to jest kolejne pytanie, którego pojawiają się miliony pod moim filmikiem. Co wy chcecie od mojego Skype'a? Manojek, podaj Skype. Manojek, podaj konto, numer konta bankowego. Manojek, podaj, gdzie mieszkasz, skrzynkę pocztową. Wszystko, wszystko, wszystko. Bardzo mnie cieszy, że chcecie się ze mną komunikować, że chcecie wysłać mi fanarty. Cokolwiek, cokolwiek, ale no kurde. Ja jestem małym youtuberem. Jestem po prostu człowiekiem, jak każdy z was. I mam swoje prywatne życie. Nie podam wam Skype'a, bo to jest mój prywatny Skype. Nawet jeżeli nie był mój prywatny, to nie miałbym tyle czasu, żeby z wami siedzieć i gadać. Nie mogę wam podać. Skończcie z tymi pytaniami, proszę, bo już mam dość tych pytań. Venox pisze, Manu, jaki komputer polecasz? Albo laptopa do GTA 5 za około 2300. Coś tam się znam na sprzęcie. Tyle ile potrzebuję, ile potrzebowałem, żeby złożyć kompa i tak dalej, ale ja nie jestem, nie wiem, nie prowadzę kanału o sprzęcie komputerowym albo o komputerach. Prowadzę kanał z grami i nie jestem od tego, żeby składać wam komputery, no. Jak, co mam ci powiedzieć, że jaki komputer polecasz? Mam ci podać firmę, czy co? No jak wiecie, komputery stacjonarne zazwyczaj się składa samemu, albo tak dalej, więc po prostu zapytaj o to na kanale, który się zajmuje grami, znaczy komputerami. Myślę, że dużo bardziej ci pomogą niż tutaj, niż ja ci pomogę. Kolejne pytanie. Kamil Ogórek pisze, Manojek ma taki sam głos i tak samo mówi jak Nitro. Bardzo mi to pochlebia. Ale tak naprawdę ja i moi najbliżsi, nie wiem, znajomi, w ogóle nie widzimy tego podobieństwa. Ja sam kompletnie nie wiem, gdzie wy widzicie podobieństwo w moim głosie do głosu Nitra. I tak samo mówi, no... Halo, widziałeś kiedyś jakiś filmik Nitra albo mój? No kompletna, dwie inne światy. Czemu? Czemu w ogóle? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Pawlo King i kolejne pytanie, którym żygam. Co to za nutka z intra lub outra? Wystarczy wejść pod każdym moim filmikiem. Więcej informacji, czy tam opis, rozwiń opis i tam wszystko jest napisane. Halo, ludzie. Zanim zadacie pytanie, zobaczcie, czy nie ma tego w informacji o kanale, w opisie pod filmem. Dopiero potem piszcie, proszę, taka mała prośba. I na ostatnią tutaj kreskę padło na Szymona, chociaż jest naprawdę milion takich ludzi. Szymon 2007, a pozdrowisz mnie na jakimś odcinku? To jest pytanie, które dostaję na fanpage'a, na Facebooku i tak naprawdę wszędzie, gdzie się tylko da. I to jest pytanie, które najbardziej mnie męczy. Tamte są denerwujące, ale to jest masakryczne. Bo nie rozumiem tego. Wyobraźcie sobie, że gram z chłopakami w GTA i nagle zatrzymuję samochód i z kartki czytam: pozdrawiam Szymona 2007, pozdrawiam lelelele. No jak wy to sobie wyobrażacie, że co, że ja w połowie odcinka przestanę grać i zacznę was pozdrawiać? Jeżeli chcecie pozdrowienia, to pozdrawiam was w komentarzach, czy cokolwiek, ale nie, nigdy was nie pozdrowię, ani jednego z was nie pozdrowię w filmie. Nie wiem skąd ta moda się wzięła, bo nigdy nie widziałem, żeby ktoś takie coś robił. I skończcie z tym, bo zrozumcie, że tego się nie da zrobić, bo to jest bezsensowne i co... Ja rozumiem, co wam to da, bo każdy, ja też bym chciał, żeby PFD o mnie powiedział na odcinku. Super! Ale nie piszę do niego, pozdrów mnie na odcinku, halo! Nie. Tak nie jest, tak się nie da, po prostu. Musicie zrozumieć, jak wygląda proces nagrywania filmów i nie da się w to już wcisnąć pozdrowień dla widzów.
Serio, zwłaszcza, że jest was coraz więcej jest takich pytań. Ja pozdrowię, dajmy na to jedną osobę, jakimś cudem, nie wiem dlaczego, bo mi zapłaci 1000 zł. I nagle będzie kolejny wysyp, o, bo jego pozdrowiłeś, a mnie nie pozdrowisz. Dlatego też na live'ie nie pozdrawiam i nie będę pozdrawiał na 24-godzinnym live'ie, bo to jest bezsensowne. Jeśli chcecie jakoś zabłysnąć, to macie od tego tą serię. O, Szymon właśnie zabłysnął. I też inne serie, wystarczy po prostu zapytać coś mądrego albo jakoś się przyłożyć do życia kanału i tyle. I mogę o was wspomnieć w czymś tam, ale nie w trakcie nagrywania odcinków, zwłaszcza z ekipą, bo to jest, a większość pytań jest właśnie: pozdrów mnie na odcinku z ekipą. Nie, po prostu nie. I ostatnie już pytanie, Rewku pisze dokładnie to. Dobra, tak więc to już by było na tyle. To jest koniec, wiem, że troszkę, nie wiem, to nie miało tak trochę wyglądać. Miałem mówić to tak bardziej przyjemnie, ze śmiechem, ale troszkę się zbulwersowałem. Znaczy, to może tak wyglądać, że się zbulwersowałem. Po prostu mówiłem wam, że te odcinki, czy tam wasze komentarze będą dość tematyczne. Ten odcinek był akurat z pytań, z które pojawiają się 1000 razy na moim kanale. Kiedyś będzie pytany odcinek z hejtów samych i tak dalej, i tak dalej. To były praktycznie wszystkie pytania, które pojawiają się pod moimi i nie tylko moimi, w moich i nie tylko moich komentarzach po 1000 razy. Apeluję do wszystkich, żebyście przestali to robić, bo to nie ma sensu. Żadne z tych pytań praktycznie nie ma sensu. Jeżeli chcecie zadać jakieś takie tego typu pytania, obejrzyjcie te filmiki, albo jeżeli będziecie widzieli w moich komentarzach, mówię to do tych porządnych widzów, ktoś to pyta takie rzeczy, to odeślijcie ich do tego filmiku. Mam nadzieję, że, znaczy wiem, że to nie rozwiąże sprawy, ale po prostu chciałem wam pokazać te najwybitniejsze komentarze. Oczywiście osoby, które tutaj wymieniłem, są czysto przypadkowe. Po prostu wy zadaliście takie pytania w ostatnich 5 dniach. Ale jest takich pytań naprawdę mnóstwo. Dobra, kolejny odcinek, który miał wyjść bardzo krótko, a wyszedł bardzo długo. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Pamiętajcie o tym, żeby te ciekawsze pytania, czy w ogóle pytania pisać właśnie pod tym filmem, bo to będzie mój główny source dobierania pytań do następnego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.